Asterka w roku, jakaś mucha się rozbiła. Parksonic przyszedł w roku 18. Asterka rok 18, 1.4 turbo. Jak widać zielona. Żartuję, czarna jest. Fura do sprzedania. Zaraz Państwu pokażę przebieg. Rzecz jest nie do wiary. Dekle odpadły. Z prędkości, z jazdy. Z tego pędu, ja to szaleniec jestem taki, jak jeżdżę tymi autami naprawdę, to na mnie trzeba brać poprawkę. Dojazdówa, hak nowiutki, z kluczem. Proszę Państwa, kamera. Parktronik tył. Tu lekkie przetarcie dołu, subtelne. Drzwi podejrzewam do wymiany, a tylko szczęśliwie zahaczyło tą część drzwi. Pod światło nie wygląda to najlepiej. To na pewno jest to 18 rok. Po pierwszym właścicielu. Papa. Przebieg 65 tysięcy kilometrów. Kamera, podgrzewane siedzenia, drodzy Państwo, podgrzewana kierownica, tempomat, kierajagnówka, oczywiście serwisy wszystkie Opel. Za auto trzeba wybulić w takim stanie, jak jest teraz, 11 tysięcy euro plus laweta. 11 tysięcy euro plus laweta. O, wyłączcie może mi to, bo komfort jest zerowy, jak wszystko grzeje. 11 tysięcy euro plus laweta. Auto już stoi w Polsce. Czy tutaj się wszystkie szyby otwarły? Oczywiście dwa kluczyki. 1.4 turbo. Znakomity silnik pod gaz. I oczywiście czujnik ciężkości pośladków, nie dający. Jeździć bez pasów. Auto czyste, ładne, pachnące. Można powiedzieć, że nie jest takie najgorsze. Hamulec brzytew. Silnik tak pracuje, że go z Kubańca nie słychać. Ręczny? Ale przycapnął. Jest jak jest. Menu. Gdzie tu jest dzyndzel? Można powiedzieć, że szemrze. Ostatnie serwisy, oczywiście Opel. W 22 roku, w lutym, 65. Jestem bez okularów, 0,28 chyba, ale coś tam widzę. Coś tam widzę. Lampka jest taka. W tej perspektywie bez słoneczka autko wygląda wzorowo. Fotele są w stanie, można powiedzieć, ho ho ho.
Dwa kluczyki. Co więcej, no Astra z niskim przebiegiem. Rzadkość u panów alików. Guma oryginalna z Opla. Ktoś ma życzenie, można pod chatę podwieźć. Szkoda, że jest dziobany, ale gdyby nie był dziobany, Alik życzyłby sobie za niego nieco więcej. Ależ ten motor pracuje, w ogóle go nie słychać. Co jest? Zwolniony, a dobra. Jak ja to wszystko zorganizowałem? Ty ze wspomaganiem dasz wiarę? Jak dynamika? Zapierdziela, to dopiero pierwszy bieg. Nie ma czasu wbić drugiego. Ależ tu jest wszystko płynnie zorganizowane. Jak to oni wszystko zorganizowani? Autobusy jakieś poprostawiali czy coś? Dajmy dwójkę. Nie bądźmy tacy, że tylko na jedynce. Parę metrów przejedziemy. Uwaga, dziura. Nie lubię jak są dziury, bo fur trzeba szanować. Każdy fur trzeba szanować. Ustawienie nawigacji takie śmaki i owakie. Dobra, zaparkujmy muzykę, wyłączmy stycznia. Steczniak. Cisza mi tu. No to tyle o tym samochodzie. Można powiedzieć, bardzo przyjemne auto.